Kajko coś wywęszył. Co wywęszył, Kajko? Tak, pieska! Kajko odnalazł braciszka. Let's go! Cześć, Emmo! Pa, Emmo! Nie, to Kasia. Cześć, Kasiu! Run! Kasiu, dlaczego tak pędzisz? Cat! Co ona krzyczy? Koty! One gonią tego pieska i Kasię. Doro, co one mówią? Trzeci piesek pobiegł w stronę piramidy. Widzicie gdzieś piramidę? Yes, there it is. To chyba szczeka piesek. Idziemy po ciebie. Jump in, little puppy. Let's go. Piesek wbiega do piramidy. Come on, chodźmy za nim. Wait, wait for me! Naja! Ja znam tę piramidę. Jest w niej pełno pułapek. Ale my musimy znaleźć małego pieska. Jak się dowiem, gdzie jest, pomogę mu się wydostać. Mapapka znajdzie go w piramidzie. Powiedzcie, Mapapka! Gdy błądzisz, drogę wskaże ci Mapapka! Mapa! Dora musi znaleźć pieska. Widzicie gdzieś pieska? Jest! Jest na samiutkim dole piramidy. Dziękuję, Mapapko. Naju, możesz go wyprowadzić? Of course I can. Nasz piesek z piramidy wyśnie może dziś. Powiedzmy więc mu, jak ma iść. Słońce ma moc, idź za nim, all right. Słońce jest on the left or on the right? Yes, on the right. Powiedzcie, w prawo piesku. Run, 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 puppy, run. Run, 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 puppy, run. Run, 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 puppy, run. Run, puppy, run, puppy, run, puppy. More music, please. More music, please. Ojej, gitara Dory! Struna pękła! Nie przejmujcie się, mam parę zapasowych strun. Gdzieś tu powinny być. Gdzieś były. Nie mogę tych strun nigdzie znaleźć, a na 100% je wzięłam. Te struny są srebrne i błyszczące. Widzicie je gdzieś może? Ale gdzie? O-o! Pablo, powiesiłeś na moich zapasowych strunach dekoracje? O, znaczy, że to były struny? To teraz chyba już się nie nadają do grania. Pablo, trzeba było zapytać. A, dobra, ale zobaczcie, super tu wyglądają. W sumie, tak, wyglądają super. Ale Doro, jak teraz będziesz grać na gitarze? Pablo, czasem ciebie... Daj spokój, Kasiu. Czekaj, niedaleko stąd jest sklep muzyczny. No i super, to wystarczy skoczyć do sklepu i kupić nowe struny. Great idea! No pewnie, jeszcze zdążymy przed koncertem. No i co, problem z głowy. Ja też z wami pójdę. Przyda się trochę więcej strun do dekoracji. Wracajcie szybko. No bo przecież bez was nie zagramy. Powodzenia! Widzicie gdzieś samochód? There it is! Uwaga, kryć się! Zabierochód to ja. Daddy dam, 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 do, gdy instrument zepsuł się. Biorę go. I'm taking it. Instruments, na pewno można was naprawić. Nie chcę, żeby was stąd zabrał ten zabierochód. Nam może pomóc tylko jedna osoba. Pani muzyka! Pani muzyka umie naprawiać skrzypce, bębenek, flet, altówkę, marakasy, a nawet lutnie. Ojej, ta pani muzyka jest niesamowita. Oj, jest. Reperuje wszystkie instrumenty w Musiclandzie.
I bardzo, bardzo o nas dba. Musimy ją szybko znaleźć i niech nas naprawi, zanim przyjedzie zabierochód i nas zabierze. Chodźcie, poszukajmy pani muzyki. Ale Doro, jak my ją znajdziemy? A ja ją dzisiaj widziałem. Poszła naprawić karuzelę. Słyszysz? Ona cały czas coś naprawia. Twoją gitarę też pewnie by naprawiła. O, mam nadzieję, Cymku. Come on, chodźcie. Zaprowadzimy instrumenty do pani muzyki. Ale pośpieszmy się, bo zabierochód nas znajdzie. Jakoś tak dziwnie to brzmi. Bo ten cymbałkowy most jest niekompletny. Ta-di-da-dam! Zabierochód jedzie! Widzicie zabierochód? There it is! Na razie jest kawałek stąd. Musimy naprawić ten most i przejść na drugą stronę, zanim zabierochód tutaj dojedzie. Widzicie brakujące fragmenty mostu? Yes, there they are! Uwaga, uwaga! Ten most to ksylofon jak ja. Płytki mam ułożone od najdłuższej do najkrótszej. Widzicie? Pierwsza płytka będzie najdłuższa. W jakim kolorze jest najdłuższa płytka? Tak, jest pomarańczowa. W jakim kolorze będzie następna płytka? Tak, będzie zielona. A jaką płytkę wstawimy tutaj? Right, fioletową. Wypróbujmy most. Tak, zagrał nam całą gamę. Już można przechodzić. I lepiej już przechodźmy, bo... Ta-di-da-dam. Zabierochód jest coraz bliżej. Szybko przechodzimy. Hurry. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Brawo, udało nam się przejść przez most. Jesteśmy szybsi niż zabierochód. Yeah! Let's go! Chodźmy poszukać pani muzyki, żeby naprawiła Cymka, Blaszkę i Deonka. I gitarę Dory. Go, everybody! Zróbmy piracki bryk! Ten nasz piracki bryk razem zbudujemy w mig i ozdobimy pięknie go. Pomysłów mamy sto. Ten nasz piracki bryk, on złudki ma być, bo to żaden wstyd. My ozdobimy pięknie go. Pomysłów mamy sto, lecz pomóżcie nam, hej ho. Co jest potrzebne, żeby nasz piracki okręt pływał? Żagle, sails. Jeśli zobaczycie żagle, powiedzcie sails. Sails! Super! Ten nasz piracki bryk razem zbudujemy w mig i ozdobimy pięknie go. Pomysłów mamy sto. I co jeszcze jest potrzebne piratom? Bandera! Piracka, czyli piracka flaga. Jeśli taką zobaczycie, krzyknijcie flag. Flag! Juhu! Ten nasz piracki bryk razem zbudujemy w mig i ozdobimy pięknie go. Pomysłów mamy sto. Potrzebne nam coś jeszcze. Co takiego? Ster. Bardzo dobrze. Widzicie gdzieś ster? Yes, there it is. Mamy ster. Jo-ho-ho! Ten nasz piracki bryk razem zbudujemy w mig i ozdobimy pięknie go, bo pomysłów mamy sto. To znaczy? To są koszyki, w które łapiesz owoce i potem trzeba je donieść do mety. Zrobimy koktajle owocowe. A, to nie jest chyba trudne. Ale najpierw musimy się przebrać za owoce, które będziemy łapać. Poważnie? To skrzynia z kostiumami, a to owoce, które mamy łapać. Za jakie owoce musimy się przebrać? Za banany! A za jakie się przebrałyśmy? Za jabłka! Ups, jeszcze jedna próba. Za jakie owoce jesteśmy przebrane? Za banany! Great! Let's go!
zobaczycie spadające banany, krzyknijcie bananas! 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 Już wszystkie mamy! Co teraz? Jakie owoce? Za jakie owoce musimy się teraz przebrać? Za ananasy? Ananasy raz! I jakie teraz widzicie owoce? Winogrona? Ups! A jakie teraz widzicie owoce? Ananasy! Łapiemy wszyscy ananasy! Jak zobaczycie spadającego ananasa, krzyczcie pineapple! Pineapple! Złapane. Jejku, i jeszcze przy okazji mamy gimnastykę. A co teraz? Jaki owoc? Czy to jest... Tak, tak, to... Kokos! Koko, czyli spoko! No i za co jesteśmy przebrane? Za kokosy! Nareszcie! Jak zobaczycie spadającego kokosa, krzyczcie coconut! 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 Udało się! Świetnie łapaliście! Co one widzą? Kłębek? Run! Już nas dogania! Zobacz, staw! Musimy stąd czymś odpłynąć! Widzicie coś, czym moglibyśmy odpłynąć od brzegu? Tak, tą łódką! Hej, wskakujemy! Kapoki! Żeby było bezpiecznie! Wiosła! Nie ma wioseł? Doro! Nie ma wioseł! A kłębek ciągle nas goni! Co my teraz zrobimy? Dziewczyny, możemy popłynąć pieskiem! Up! That's a good idea! Doro, Kasiu! Potrzebny jeszcze jeden piesek! Mam pomysł! Wezwiemy któregoś z piesków przez smartfon, bo mam w nim taką apkę! Którego chcemy pieska? Kluskę, Dyzia, Lalę czy Kajka? Który z nich najlepiej pływa pieskiem? Kajko! Right! Zawołajmy go! Krzyknijcie, chodź tu, Kajko! Chodź tu, Kajko! Jest! Jest Kajko, a z nim Pablo! Pablo, zobacz, ściga nas kłębek wełny! Kłębek wełny? Wow, to nie kłębek, tylko kłąb! Kajko, chcesz sobie popływać pieskiem? Uwielbiam wodę! Go, puppies! Pomóżmy pieskom płynąć pieskiem. Wyciągnijcie przed siebie ręce i... Płyńcie pieskiem, puppy pedal, puppy pedal! Bardzo dobrze, płyniemy dalej! Puppy pedal, puppy pedal, puppy pedal! O, dopłynęliśmy w samą porę. Zobaczcie, kłębek się turla w drugą stronę. O, super! Yay! Świetnie pływacie. Thank you, pieseczki. Czy coś tam się rusza? Co? Zabawki? Super! Come on! Jeju! O, to wy! To wy! Wciąż czekamy, by nas ktoś wziął do domu, bo tu smutno, smutno. Tyle to już lat, czas ma.
części brakuje tutaj? Mam koło! Fantastycznie, misiu! Thanks! Czego brakuje tutaj? Tak, gwizdka! Znalazłem! Brawo, prosiaczku! Dawaj go tutaj! Pablo, serio, lubi zbierać te złote monety? Oj, tak! Widzicie gdzieś złotą monetę? Yes, there it is! Ha, już ją mam! Patrzcie, ile zebrałem tych złotych monet! No dobra, my zebraliśmy. To fajnie, Pablo. Zawsze pamiętaj, że jesteśmy drużyną. A nasze hasło to... Razem można jeszcze więcej! Tak, najfajniej jest szukać razem i znajdować skarby. Razem wszystkich zapraszamy. Razem na pewno dziś wygramy. Chodźcie, przyjaciele, bo razem tak możemy zmienić świat. Razem! Też chcecie szukać złotych monet razem z naszą drużyną? Great! Pomóżcie znów wszyscy nam. Gdy się jakaś znajdzie, krzyczcie found it! Found it! I got it! Szukajcie dalej tu i tam. Gdy się jakaś znajdzie, krzyczcie found it! Found it! Here it is, a gold coin. Widzicie więcej monet? Found it! I got it! Razem znów działamy wespół. Razem, bo grunt to zgrany zespół. Razem! Nie martwcie się, przyjaciele, znajdziemy ten klucz. Poszukajmy wszyscy kukułeczki, która go ma. Czy ta kukułka ma klucz? Nie. A co ma? Ogórek! Szukamy dalej. Ta kukułka ma klucz? Nie. A co ma? Lody! A może ta kukułka ma klucz? Tak! A tam jest druga kukułeczka. Wszyscy za kukułkami! Zawsze chciałem być dowódcą. Super! Jest, jest! Nareszcie! Kukułeczki, oddajcie nam proszę klucz od zegara. Please. Jest nam potrzebny, żebyśmy mogli zagrać koncert. I zachęcić ludzi do odwiedzania zoo. Tylko że jeśli wam ten klucz oddamy, to nakręcicie zegar w zoo. I on znowu zacznie działać. A my znowu będziemy musiały kukać i kukać. Nie chcemy już ciągle tylko kukać i kukać. Nie. Dlaczego nie chcecie? Cały dzień kukamy i noc całą zamiast spać. A wy możecie tańczyć i melodie różne grać. Nam każą tukać. Kuku, kukać. Nie wolno nawet piać. Kuku, kuku. Cały czas. Kuku. I to nudzi nas. Dosyć, ach. Nerwy troch. Śpiewać strach. My mieć chcemy twórczy fach. We can sing high. Kuku, kuku. We can sing low. Kuku, kuku. We can sing fast. We can sing slow. Kuku. Bo my śpiewamy śpiewająco. Kuku, 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 kuku. Jeju, ile tu czarodziejskich rzeczy. Ale króliczka to ja w ogóle nie widzę. O, na pewno się gdzieś tutaj schował. Poszukajmy go. Czy widzicie króliczka w kapeluszu? Gdzie? There he is! Ej! A teraz widzicie króliczka? There's the bunny! Znowu gdzieś ucieka. Where's
Where's the bunny with the hat? Yes, there he is! Znaleźliśmy! Follow me! Za mną! Chodźmy po kapelusz! Doro, gdzie on zniknął?